Cześć, słuchajcie. Pokażę wam dzisiaj temat, który chyba wszyscy znają. Plastikowa lampa w samochodzie, która zachodzi takim czarnym nalotem. Chyba myślę, że znacie, jaka by ona nie była, z plastikowym kloszem. Robi się po prostu ze słońca taki bardzo ciemny nalot, który zaczyna pękać. No i słuchajcie, takiego czegoś można się pozbyć. Pokażę wam metodę, jak to robią ludzie bez jakichś kosztów dodatkowych, no i oczywiście bez polerowania, bo możecie sobie lampę taką przygotować i gdzieś tam tak jak robią mniej więcej później polerują, ale bez polakierowania taka lampa niestety po kilku miesiącach robi się taka sama żółta. Dlatego też pokażę wam, co mniej więcej ludzie robią, żeby uniknąć polerki, a cieszyć się taką lampą na dłuższy okres czasu. Przede wszystkim słuchajcie, co potrzebujemy. Lampy na pewno wyciągnąć. Tu jest już lampa jedna przygotowana, wyciągnięta. I żeby taką lampę wyczyścić, będziemy potrzebowali papiery, w zależności od tego, jaki stan jest lampy. Czyli na przykład zaczynamy od tysiączki, chyba że ktoś ma lampę, która ma tylko drobne jakieś zarysowania, to wtedy papier jeszcze jakiś bardziej drobniejszy. Generalnie tutaj zaczęli od tysiączki. No i później słuchajcie, z papierem wychodzimy w górę, czyli polerujemy lampę na mokro papierem tysiączką, potem 1500 albo 2000, wyprowadzamy rysy i przygotowujemy. Ale to ja wam pokażę, jak lampa musi być spryskana. Robimy na mokro, papier wiadomo nowy i wszystko musi być wyczyszczone. Tutaj akurat rysy są dosyć duże, więc pierwszy papier użyty jest tysiączka. Wszystko musi zostać zmatowane. No i tu już dla potomnych. Nie odkładajmy papieru nigdzie na posadzkę czy gdziekolwiek, bo jeżeli się dostanie ziarenko piasku pod spód, to potem może zostać mały psikus. Piękna wychodzi, nie? Kurde, dajesz, jakbyś taki lamp normalnie czyścił tysiące. No i dobra, jak lampa będzie wyczyszczona, granulacja papieru idzie w górę, czyli wychodzimy z tysiączki na przykład na papier 2000, potem możemy dać 2,5, możemy dać nawet i 3000, jeżeli mamy, żeby te ryski były jak najmniejsze. I wiadomo, musi być solidnie dosyć dopracowana, żeby te wszystkie smugi, które są czarne, zostały zczyszczone. No i przede wszystkim, żeby te rysy, które są, żeby poginęły te takie twarde. Więc jeżeli pod papierem czujecie, że jest dalej chropowato, to jest jeszcze wniosek jeden, że jeszcze po prostu zadych musi być dotąd robiony, aż to jeżdżenie po tej lampie będzie dosyć gładkie. Jeżeli lampy nie możecie wyciągnąć z samochodu, no to będziecie musieli sobie ją dosyć solidnie obkleić później, w ostatnim etapie, bo tak na fazie czyszczenia nic się nie dzieje, bo tylko lejemy zwykłą wodą i używamy papieru. No i dobra, słuchajcie, papier już przeleciał tysiączka. Teraz możemy sobie wziąć coś grubszego. Na razie lampa jest szkląca, dlatego że jest mokra. I później ona się, słuchajcie, ma zrobić matowa po waszym wyczyszczeniu. Im papier drobniejszy, tym ryski będą mniejsze. Także po wyczyszczeniu taką tysiączką, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że jeżeliśmy solidnie to zrobili,
czy nawet 2,5 papier, jeżeli ktoś ma wodny, to po takim zabiegu lampa już może odstać, po prostu gdzieś tam odkładamy ją do wyschnięcia i zobaczycie, co potem możemy z taką lampą zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Generalnie nie wiem, czy wy słyszycie, już nie słychać takiego chropowania, tylko czyste, gładkie tarcie papieru, czyli ta powierzchnia została już wstępnie, można powiedzieć, wyprowadzona. Tak to właśnie wygląda. Nie używamy żadnej chemii. Zwykła, czysta, dowolna woda, żeby tylko papier się nam nie zabijał, żeby to wszystko na swobodnie mogło nam spływać z lampy. No i dobra, słuchajcie, jak mamy tak lampę przygotowaną, odkładamy do wyschnięcia. Ja wam pokażę lampę, która już wyschła. Tu już jest lampa, słuchajcie, wyschnięta. Ona jest całkowicie matowa. Ona będzie teraz tylko i wyłącznie oczekiwała na samo odtłuszczenie, ale tu już, słuchajcie, widać na przykład taką do poprawkę rzecz do poprawki. Dolna część tej lampy nie została dopracowana, doczyszczona. Widzicie? Zaraz im muszę powiedzieć, żeby sobie poprawkę jeszcze zrobili. Generalnie góra jest ładnie zmatowana, ale w tej dolnej części jeszcze zostały właśnie takie małe porowate miejsca, czyli wniosek jest jeden, że lampa nie została w pełni idealnie zmatowana cała, a trzeba to zrobić, dlatego że potem zostaną właśnie jakieś nierówności. No i dobra, przekażę, niech sobie tam podczyszczą to, no i pokażę wam, jak już będą to lakierowali, to jak to mniej więcej zrobić później, żeby to nabrało wyglądu. Także spotykamy się już przy samym malowaniu. No i dobra, lampy przygotowane, obklejone, otłuszczone, leżą przygotowane do malowania. No i co? Teraz słuchajcie, na to będzie pokryty lakier bezbarwny, który już w pistolecie czeka. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda. No i później zobaczycie efekt po wyschnięciu. Także jak przed chwilą widzieliście lampę taką, to już teraz zupełnie zmieniła wygląd na taką jeszcze, co prawda nie piękna, ale już jest cudowna. Także druga za chwilę taka sama. O. No i przede wszystkim najważniejsze to, że teraz taka lampa nie będzie blakła na słońcu jak po normalnej polerce. Także nie dajcie się naciągać tym, którzy wam chcą tylko wypolerować lampy, bo ta metoda się sprawdzi, ale tylko na 2-3 miesiące, jakie słońce, lato. Pamiętajcie, tańszym kosztem możecie to zrobić, przelakierować i macie ładne lampy. Także jak komuś się filmik przydał, subskrypcja, łapeczka w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki.